marki numer 1 w narożniku niebieskim. Wyjdzie 20-letni, trenując od 5 lat Krav Magę. Aktualnie trenuje pod okiem Maksymiliana Bartoszewickiego w Skała Team Krotoszy. Może okazać się bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla swojego rywala. A już teraz, jako pierwszy przed wami, Franciszek Szymański! Często słyszę, jesteś inny, ale taki sam. Ciężko sobie zaufać, a co dopiero inny. Jeden gram, co to dla nas. Słodki dał kaka na nas. Nie wiedziałem, czy to ser, czy to jawa, czy real. Ale każdy nie dawali szansy i mówili, że przy życiu utrzymają tylko pasę. Ja rezygnacja z alko, rezygnacja z narko. I się czułem, jakby został bogalką. Zabywał kogoś spokój i chociaż inni zamykali drzwi. Kiedy palę tego bata i śpi na mnie, znów myślę. Potraciłem ten krwi, wiesz. A czasami walczyłem tak jak chcesz. W mojej głowie zamiast dawać ludziom było tylko pieśni, pieśni. Oni zawsze wracają jak Lesji. A ja mieszam pięciu na raz Messi. Chociaż jestem otoczony ludźmi, ja mam piłkę, więc bez presji. Mogę dać więcej się, mogę dać więcej się. Może zapytam ciebie, nie wiem, byś coś czuł od siebie. Mogę dać więcej się, mogę dać więcej się. Może zapytam ciebie, nie wiem, byś coś czuł od siebie. Mogę dać więcej siebie, mogę dać więcej siebie. Może zapytam ciebie, nie wiem, byś coś rzucił od siebie. Mogę dać więcej siebie, mogę dać więcej siebie. Mogę dać więcej siebie. Może zapytam ciebie, nie wiem, byś coś rzucił od siebie. Wygląda na to, smato, że mamy problem. Się nam rozlałeś, mordo, wchłaniam ciebie jak sorbent. Mam kilka próśb, dwie, jedno w sumie załatwimy na raz. Dziś pragnę pospać trochę dłużej, zapraszam na rał. A naprzeciw niego wejdzie do oktagonu pierwszy namysłowianin, trenujący MMA Solo Team Namysłów pod okiem Grzegorza Szulakowskiego, mający na swoim koncie m.in. młodzieżowego mistrza Polski Alma 2019. Ambitny, wytrwały i sumienny zawodnik. A już teraz przed wami Bartłomiej Mikołajczyk! Dobry wieczór, witamy z hali w Kępie podczas gali Solo Combat 4. Ja nazywam się Filip Łachut, a razem ze mną jest... Krystian Świstak-Bajor, pozdrawiamy serdecznie. Zaczynamy dzisiejszą kartę walki, której czeka nas 15 pojedynków, 14 w formule MMA, 1 w formule grapplingowej, 11 walk na zasadach semi-pro, 3 zawodowe. Natomiast zaczynamy już od pierwszego pojedynku. Teraz na Państwa ekranach zbliżający do klatki Bartłomiej Mikołajczyk, a na niego w klatce już czeka Franciszek Szymański. Ty miałeś tutaj dzisiaj, Krystian, być w miejscu zawodnika czekającego w klatce i to ty miałeś mierzyć się z Bartkiem Mikołajczykiem, natomiast konkluzja cię wyeliminowała. Co możesz więcej powiedzieć o Bartku Mikołajczyku? Jakim jest zawodnikiem? Tak, niestety kontuzja zniszczyła moje plany. Idealnie 1 stycznia w Sylwestra doszło do kontuzji, miesiąc przerwy. Powiem, dopiero wracam do siebie, jeśli chodzi o Mikołaja. Jeśli chodzi o Bartłomieja, chłopak jest naprawdę charakterny. Sam życzył mi szybkiego powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że sprawdzimy jego dzisiejsze umiejętności, a potem może dojdzie do drugiej walki. Ciekawy jego rywal, bo Franciszek Szymański od 5 lat trenuje Krav Magę. To nie jest najczęściej wybierany styl bazowy pod MMA, natomiast jedyna osoba, która przychodzi mi na myśl, to Karol Jakowalkiewicz związana z tym stylem. Obyśmy tylko mieli czystą walkę. Sędzią walki będzie Piotr Jarosz. Franciszek spokojnie czeka na swojego rywala, a Bartłomiej wydać już nie może się doczekać do wejścia. Z
sędzia Piotr Jarosz sprawdza już gotowość obu zawodników. Przypomnijmy, w czarnych spodenkach z czerwonymi wstawkami Bartłomiej Mikołajczyk, reprezentant Solo Team Namysłów pod okiem Grzegorza Szulakowskiego. W niebieskim narożniku Franciszek Szymański, to są te czarne spodenki z niebieskimi wstawkami. Pierwsza walka, zaczynamy. 3x3 minuty, formuła semi-pro. Od razu zaczął mocno Mikołajczyk po kickboksersku, zaczął pięściami, skończył rękami. Franciszek mocno się gubi. Mocny low kick teraz ze strony Mikołajczyka. Podpowiada Grzegorz Szulakowski, że taki miał być plan. Próbował odpowiadać tym samym Franciszek. Próba sprowadzenia teraz ze strony Mikołajczyka. Broni się Szymański na siatce. Na razie dobrze mu to wychodzi. Mamy górny klincz, próba zajścia za plecy, ale nic z tego. Wciąż mamy klincz, jest rozerwanie. Panowie wrócili mocno elektrycznie naładowani w tym pierwszym pojedynku. Bada sobie dystans lewą ręką Mikołajczyk, ale przestrzelił low kickiem. Odpowiedział tym samym Franciszek Szymański. Widać, że Bartłomiej jest dobrze do tej walki przygotowany. Niczego mu póki co nie brakuje. Warto nadmienić, że Franciszek Szymański no, nie ma pełnego obozu przygotowawczego. Wszedł tutaj do tego pojedynku na zastępstwo. Na razie rozluźniony troszkę Bartłomiej Mikołajczyk. Próbuje atakować teraz Franciszek Szymański. Widać już mocne zaczerwienie na stronie Franciszka. Ależ teraz mocny prawy sierpowo ze strony Mikołajczyka. Podpowiadał to Grzegorz Szulakowski tutaj, który ma stanowisko obok naszego stanowiska komentatorskiego i podpowiada, że ten prawy ma chodzić, ma pracować tutaj u Bartłomieja Mikołajczyka, natomiast widać, że on zrobił tam już spustoszenie, o czym wspomniałeś, zaczerwienienie pod lewym okiem Franciszka Szymańskiego. Mamy chwilę teraz przestoju, lewy sierpowy bezpośredni Mikołajczyka. Ładnie przepuścił teraz ciosy Szymańskiego. Ale trafił Szymański lewym sierpowym, odpowiedział w końcu. Teraz to on zaznaczył mocny cios sierpowy na głowę zawodnika z Namysłowa. Franciszek już mocno poobijany na twarzy. Tak, ale zawodnik z Krotoszyna nie chce odpuszczać. Teraz zaczął kopnięciem, odpowiedział Mikołajczyk middle kickiem i znowu spuścił salwę ciosów na głowę swojego rywala. Wróciliśmy na środek klatki, boczne kopnięcie ze strony Franciszka Szymańskiego. Low kick za low kick, ale kolejne sierpowe dochodzą do głowy zawodnika z Krotoszyna. Namysłowianin znowu, ale high kick teraz. Potężne kopnięcie. Jest delikatnie zamroczony chyba zawodnik z Krotoszyna. Kolejny middle kick teraz, ma mocną lewą nogę Bartłomiej Mikołajczyk i przekonał się o tym już Franciszek Szymański nieraz. Jest w głębokiej defensywie. Bartłomiej nie odpuszcza, ciągle leci do przodu. To będzie walka na 10-8. Kolejny high kick, nie przeszło to kopnięcie, weszło na gardę, ale kolejne ciosy pięściami trafiają na głowę zawodnika z Krotoszyna i teraz ładny front kick Mikołajczyka. Piękny unik. Ostatnie 10 sekund do końca pierwszej rundy, ależ intensywnej rundy, ale niewątpliwie rundy, która toczyła się pod dyktando zawodnika z czerwonego narożnika Bartłomieja Mikołajczyka. Koniec. Pierwsze 3 minuty za nami na dzisiejszej gali Solo Combat Federation w Kępnie. Grzegorz pełnym zaangażowaniem do swojego zawodnika. Tak, teraz minutka na to, aby narożniki obu zawodników powiedziały to, co powinni zrobić w drugiej rundzie obaj zawodnicy. No dużo więcej pracy na pewno w narożniku niebieskim u Franciszka Szymańskiego, bo tam ewidentnie ta spójka nie układała się korzystnie. O ile próba Mikołajczyka sprowadzenia dobrze wybroniona przez Szymańskiego, o tyle stójka, te przede wszystkim mocne lewe kopnięcie Mikołajczyka i bezpośredni prawy sierpowy robiły duże spustoszenie w grze obronnej Franciszka Szymańskiego. Już tutaj sędzia daje sygnał, że zawodnicy muszą zostać sami w klatce, że narożniki muszą wyjść, bo to kolejna runda tego pojedynku. Przypominam, że to jest pojedynek na zasadach semi-pro. 3x3 minuty. Mamy tutaj też ograniczone techniki względem tego, co widzimy na zawodowych walkach. Nie mamy dźwigni skrętnych na nogi, nie mamy kolan na głowę w stójce. Łokci w parterze, łokci w stójce. No i oczywiście te walki też w razie jakiegoś krytycznego momentu będą zdecydowanie szybciej przerywane. Ale zaczynamy już kolejną rundę. Ależ potężne ta tak zwana śliwa pod okiem, lewym okiem Franciszka Szymańskiego. Jak to mocno wyszło podczas tej minuty przerwy. Znowu zaczynamy od dominacji Bartłomieja.
Na razie niewiele ciosów, ale zaczął Bartłomiej Mikołajczyk znowu tym kopnięciem. Tym razem z prawej nogi, lewy front kick przygotowany. Ustawia sobie rywala na siatce i znów zaczyna tą serię ciosów, którą zasypywał już w pierwszej rundzie swojego rywala. Z kolei z narożnika zawodnika z Krotoszyna jest podpowiedź o prawym cepie. Teraz prawy sierpowy doszedł do głowy. Ale zdają sobie sprawę, że ten pojedynek nie układa się dobrze po ich myśli. Polują na ten jeden mocny cios, który mógłby zakończyć tą walkę i właśnie jest ustawiany na tego prawego cepa Franciszek Szymański. Typowy weselniak. Ale ten weselniak też może napsuć trochę krwi, ale dobrze dystansuje Bartłomiej Mikołajczyk. Teraz skupił się na okopywaniu wykrocznej nogi swojego rywala. Kolejny prawy sierpowy ze strony Mikołajczyka kopnięcia i znowu w defensywie, chyba już słaniający się na nogach trochę Franciszek Szymański. Próbował się nawet ratować z prowadzeniem, ale nic z tego nie wyszło i znowu zaczyna się to rozbijanie zawodnika z namysłowa. Poluje tymi kopnięciami. Ależ to jest już głęboka defensywa Franciszka Szymańskiego. A jakby cały czas podkręcony tym wszystkim Bartłomiej Mikołajczyk próbował już po obalenie. Próbował łapać gilotynę Franciszek Szymański, ale ładnie teraz wyszedł z tego Bartłomiej Mikołajczyk. Podpowiedzi z narożnika, aby okopywał kolanami uda swojego rywala Bartłomiej Mikołajczyk. I zaczynamy pracę pod klatką. Teraz ładne kolano na korpus w wykonaniu zawodnika z namysłowa. Rozdziela to sędzia Priot Jarosz. Mimo zmęczenia Bartłomiej ciągle patrzy na Grzegorza i słucha jego poleceń. Tam nielegalne kolano wkradło się w krocze i teraz Franciszek Szymański ma chwilę, aby dojść do siebie. Regulaminowy czas przewiduje tutaj 5 minut na dojście do siebie, natomiast zawsze może wcześniej zasygnalizować sędziemu Piotrowi Jaroszowi, że jest gotów do walki. Teraz jeszcze taka reprymenda ze strony Piotrka Jarosza. Obaj zawodnicy stoją w neutralnych narożnikach. O dziwo, kolana spodziewałbym się po Franciszku, ponieważ to on trenuje Krav Magę, w której to jest wykonywane. Ale jest już gotowy Franciszek Szymański. Natomiast widzieliśmy też przez chwilę, jakie tam jest zaczerwienienie również pod prawym łokciem po tych lewych middle kickach Bartłomieja Mikołajczyka. Duży doping ma Franciszek Szymański, ale odpowiadają też kibice Bartłomieja Mikołajczyka. Przekrzykują się teraz. Trwa wojna na trybunach i trwa wojna w klatce. Choć tempo nam nieco spadło, ale znowu ustawia sobie na siatce swojego rywala Bartłomiej Mikołajczyk. Pokazujemy kompletną dominację Bartłomieja przez wszystkie dwie rundy. I ciągle te high kicki kopane na głowę Franciszka. Teraz middle kick, ależ tam słyszeliśmy, jak skleiła się ta stopa Mikołajczyka z tułowiem Szymańskiego, a ten tułów jest już i tak mocno okopany. Ostatnie 10 sekund rundy numer 2, kolejnej rundy, która jest pod dyktando zawodnika z namysłowa, reprezentanta Solo Team Namysłów. Kończymy powoli drugą odsłonę. Tak jest, gonko oznajmiający koniec drugiej rundy. Zaczynamy. Kolejne 3 minuty przed nami. Brawa!
Ciężkie te kopnięcia Bartłomieja. Oj, teraz kopnięcie na kopnięcie, ale znów chyba to noga Mikołajczyka skleiła się z tułowiem Franciszka Szymańskiego. Ten ratował się trochę klinczem i wytrwał tą sytuację. Znowu zapchnięty Franciszek Szymański do głębokiej defensywy ustawia lewym prostym Mikołajczyk. Teraz próbował ładnie zaatakować lewy, i prawy ciągle Franciszek Szymański, ale przestrzelił tą akcję i tak jak mówisz, ciągle gdzieś tam poluje na ten tułów, na wątróbkę zawodnik z Namysłowa. Wow! Ekwilibrystyczne techniki prezentuje nam Mikołajczyk. No, te kopnięcia Franciszka nie robią wrażenia na Bartłomieju niestety. Powinien zmienić taktykę, pójść bardziej w boks albo w parter. Może to go uratuje przed wygraną. Dziwię się, że po kolejną próbę sprowadzenia idzie Bartłomiej Mikołajczyk, bo do tej pory stójkę wygrywa, a nie udało mu się jak na razie sprowadzić rywala. Teraz kolano na głowę, nie wiem czy tam nie poszło, a to przypominam jest formuła semi-pro, więc tych kolan nie może być, natomiast nie przerwał sędzia, nie sygnalizował też niczego Franciszek Szymański, więc być może otarło się tam gdzieś, tylko ześlizgnęło się z barku rywala. Chciałbym tutaj podkreślić piękną pracę na nogach Bartłomieja, który ciągle kontroluje walkę, ciągle wie jak trzymać dystans i robi presję. Teraz na odejściu taki lewy sierpowy ze strony Mikołajczyka. A znowu to fatalne kopnięcie Franciszka. No nie ma siły w tych kopnięciach Franciszka Szymańskiego. Ewidentnie nie ma pomysłu już na ten pojedynek. Jeszcze gdzieś tam w drugiej rundzie próbował ustawiać tym prawym overhandem. Teraz już tego nie ma, chociaż teraz znowu wypuścił tą prawą rękę i spiecha do defensywy Mikołajczyka, ale ten ratuje się klinczem i odwraca pozycję i to on teraz jest stroną ofensywną. Ale mamy zwrot akcji teraz. Od razu wstaje i mamy... Trochę podpalił się za bardzo Franciszek Szymański. Czy będzie szukał gilotyny? Próbuje przechodzić do pozycji bocznej Bartłomiej Mikołajczyk, bo jest w tarapatach, ale chyba już duszenia z tego nie będzie. Natomiast no, zapoznał się z deskami jako pierwszy zawodnik dzisiaj. Już witał się z gąską, a Franciszek Szymański posłał go na deski. Pięknie Bartłomiej wyszedł z tej opresji. Pachniało nokautem, ale ładnie z tego wyszedł i to on teraz dominuje w parterze. Co ciekawe, za chwilę sam w duszenie może wpakować się Franciszek Szymański. Jeżeli dalej uporczywie będzie tu trzymał tą rękę, to może tu pójść trójkąt rękami. Ma już podpięty uchwyt. Jeżeli teraz tylko wydostanie głowę spod prawej ręki Franciszka Szymańskiego, to będzie w stanie dopiąć duszenie. Oczywiście będzie trzeba jeszcze wyciągnąć nogę z półgardy. Ostatnie 30 sekund. Chyba już dostajemy przy werdykcie do końca walki. Chyba już nic z tego nie będzie. Tak jest. Po raz pierwszy na dzisiejszy gali Solo Combat Federation 4. Sędziowie punktowi będą decydowali o tym, który zawodnik zwyciężył pojedynek. Pełen dystans, 9 minut, ale jaki zwrot akcji w ostatnich sekundach. To by było zaskoczenie, gdyby udało się wykorzystać Szymańskiemu tą sytuację, która przyszła na te kilkadziesiąt sekund przed końcem trzeciej rundy. Oj tak, prawda. Szczególnie niestety są bombki tak zwane, jeśli chodzi o rękawice, także gdyby to była normalna rękawica jak do walki pro, na pewno to uderzenie byłoby kilkanaście razy mocniejsze. Mimo wszystko, mimo tych bułek tak zwanych, czyli tych rękawic zakończonych troszkę większym podbiciem, żeby te ciosy nie były tak dewastujące, mimo wszystko zdołał posłać na deski. W trzeciej rundzie wydawało się już totalnie zmęczony Franciszek Szymański swojego rywala, ale mamy werdykt, więc posłuchajmy. Jednogłośną decyzją sędziów pierwszą walkę wygrywa Bartłomiej Mikołajczyk!